Bardzo ciekawe pismo wystosowało Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Stanowisko to był raport jakiś numer 22 z 28 sierpnia 2008 roku dotyczące ustosunkowania się do propozycji zmiany ustawy z 2008 roku o chorobach zakaźnych, czyli do propozycji Polegającej na pozwoleniu rodzicom o decydowaniu o tym, czy szczepionki będą przymusowe, podawane, czy też nie. Proszę pamiętać, że wszystkie dotychczasowe wyroki czy rozporządzenia sądów europejskich twierdzą, że szczepienia to jest ingerencja w wolność człowieka i powinny być stosowane dobrowolnie. To się odnosi do tzw. procesów norymberskich w Których stwierdzono, że bez zgody i świadomości danego człowieka, nie wolno na nim dokonywać żadnych rękoczynów. Jeżeli w polskim prawodawstwie jest wyraźnie podane, że za dzieci odpowiadają rodzice, to znaczy, że jedynymi osobami, które mają prawo w świetle istniejących przepisów decydować o tym, co dane dziecko dostanie czy też nie dostanie, są rodzice, w Polsce pomimo istnienia przepisów, które mówią, że za. Dzieci są odpowiedzialni rodzice, nagle, w tym jednym przypadku, rodzice są wyłączani z jakiejkolwiek odpowiedzialności, tylko mają wykonywać posłuszne polecenia, najczęściej osób nieznanych z nazwiska i imienia. Pismo Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych jest tylko dowodem upadku edukacji w tej grupie społecznej. Jeszcze do lat osiemdziesiątych, kiedy szkoły prwa... pielęgniarskie były prowadzone przez dobrych pedagogów, na przykład epidemii odleżeń nie było. A w tej chwili mamy, po wprowadzeniu tych nowych szkół i tytułów magisterskich, mamy prawdziwą epidemię odleżeń nawet po dwudniowym pobycie w szpitalu. Czyli zamiast nauki opieki chorymi, prezydent zaczyna się wypowiadać na tematy naukowe, których w ogóle nie ma ani umocowania prawnego, ani wiedzy. Dlaczego nie ma wiedzy? A o tym świadczą kolejne akapity tego pisma. Na przykład pismo podpisane przez panią magister, oczywiście Zofię Małas, stwierdza: "Przepisy znoszące obowiązek szczepień ochronnych godzą w interes publiczny polskiego społeczeństwa". No biedna kobieta nie wyjaśnia w jaki sposób ten przepis miałby godzić w interes polskiego społeczeństwa, że ten przepis będzie godził w zyski koncernów zachodnich, to jest poza wszelką dyskusją. No bo jeżeli nagle zamiast 8 milionów szczepionek sprzedadzą milion, no to będzie wielka strata i zrozumiałe, że będą się burzyli. Ale jeżeli ktoś twierdzi, że godzi w polski, interes polskiego społeczeństwa, to powinien podać chociaż dwa zdania wyjaśnienia. Nic takiego, w owym stanowisku nie znajdujemy. Tym bardziej, że, jak już mówiłem wielokrotnie, podręcznik dla szkół pielęgniarskich wyraźnie pokazuje, że nie ma żadnego związku pomiędzy wprowadzeniem szczepień a zanikiem danej choroby na danym terenie. Mało tego. Ten sam spadek zachorowań jest na inne choroby, na których szczepień nigdy nie wprowadzono. O tym, że pani Małas nie ma większego pojęcia o temacie, który się wypowiada, świadczy zarówno epidemia odry na Ukrainie w 2006 roku, gdzie zachorowało ponad 46 tysięcy dzieci przy wyszczepialności powyżej 99% i jednocześnie brak jakichkolwiek praktycznie zachorowań przy wyszczepialności 30%. Od 2008 do 2015 roku wyszczepialność na Ukrainie ze względów ekonomicznych spadła do 30%. Liczba zachorowań spadła do 50 osób. Czyli jest odwrotnie proporcjonalna do wyszczepialności. Ukraina to jest kraj sąsiedni, dosłownie zamiedzą. Dlaczego? Pani miałaś ja o tym nie wie. I mamy pewnego rodzaju wyjaśnienie. Otóż to prezydium otrzymało w 2016 roku 10 700 zł, a w 2017 już 147 000, czyli w ciągu dwóch lat dostali od jednej tylko firmy prawie ćwierć miliona złotych. No jak osoba, która bierze pieniądze z dwóch stron, może być autorytetem czy wypowiadać się w kwestii szczepień? O tym, że Szczepionki są yy, środkiem depopulacji, to wiadomo w badań Księży Biskupów Kielińskich. Mamy na to dowody. Nie tylko badania biskupów kielińskich, ale także w Polsce. Jak prowadzono przymus szczepień szczepionką NMR w 75 roku, to dzietność kobiet zmalała prawie o 50%. To jest ewidentny dowód. Jakoś nie słyszałem, żeby jakakolwiek izba czy rada pielęgniarska zainteresowała się z tym, dlaczego większość jej członki zaczyna być bezpłodna. Teraz, że pani ta nie wie nawet co to jest odra, czy to to są y, różyczka czy ospa, świadczy wypowiedź y, w tym piśmie zanotowaną. Na przykład, wiemy doskonale, że odra, o której teraz się tak zaczęło trąbić, ma, yy, jej leczenie to jest tylko izolacja, czyli właściwie koszty zerowe. Natomiast szczepionkę trzeba kupić, czyli wyprowadzić pieniądze z polskiego obiegu yy, finansowego do City. I takie działanie jest uzasadnieniem tego listu. Ponieważ jeżeli można coś leczyć za darmo, to dlaczego mamy za to płacić? Wiemy już z badań przeprowadzonych na świecie, że 40 ponad 2% chorych, hospitalizowanych dzieci to są powikła... chorzy, chore dzieci z, powikła... z powikłaniami po szczepieniach. Wiemy, że na przykład w jednym z badań przeprowadzonych na dzieciach zaszczepionych okazało się, że aż 108 dzieci zmarło po szczepieniu, a 0 po przejściu choroby. Wiemy także, że przechorowanie odry zapobiega na przykład rakowi piersi. To dlaczego o tym pielęgniarki nie wiedzą, a zabierają głos? Gdyby rzeczywiście wypowiedź prezydium Rady Pielęgniarskiej miała jakikolwiek sens, to przecież pierwsze co powinny zrobić, to zaprotestować przeciwko masowemu wpuszczaniu do Polski rozmaitych rodzaju osób. Z Azji, które nigdy w życiu nie były szczepione i nawet nie wiedzą, co to jest szczepienie. Przecież takie osoby powinny poddane zostać kwarantannie na granicy, a nie wpuszczane do Polski jako ewentualna przyczyna epidemii. I mamy drugą stronę medalu. Wprowadzono już ponad 7 milionów, czy 5 milionów, jak to woli, obcokrajowców i żadnej epidemii nie mamy. Wydaje się, że. Obecnie szeroko nagłaśniana przez polskojęzyczne media niemieckich właścicieli odra, to jest tylko po kłosie wyroku Sądu Najwyższego Niemiec, który stwierdził, że do tej pory wakcynolodzy nie udowodnili istnienia wirusa odry. No jeżeli nie ma wirusa odry, a to stwierdził Sąd, a my obecnie się posługujemy, czy posiłkujemy wywodami sądowymi, a nie naukowymi, to dlaczego w Polsce nie przestrzega się tego y, orzeczenia sądowego? Dlaczego żaden z polskich specjalistów rządowych, tak zwanych, nie zgłosił się po te 100 tysięcy dolarów oferowanych w Ameryce i nie zgłosił się do najwyższego sądu w Niemczech, żeby przedstawić dowód na istnienie wirusa ODRY? Sprawa wygląda tak. Udowodniono, czy wyrok sądu orzekł, że na razie nie udowodniono istnienie wirusa Odry. Czyli sprzedaż szczepionek spada. No to trzeba znaleźć frajerów, którzy wykupią te zalegające szczepionki. I wybór padł na Polskę, dlatego że tutaj najwięcej troli się znalazło, którzy za stosunkowo małe pieniądze y, optują za szczepieniami. Proszę zauważyć, że w latach 90. telewizja, program pierwszy podał, że zmiana ustawy to jest łapówka rzędu 3 milionów dolarów. 3 miliony dolarów to jest 12, no powiedzmy, 15 milionów złotych. No a na jednej szczepionce przeciwko pneumokokom zarobili 270 milionów. To spokojnie mogą 50 milionów przeznaczyć na łapówki i tak wyjdą na swoje, bo koszt produkcji szczepionki to jest, jak podaje prasa amerykańska, 2-3 centy. I najważniejsza rzecz. Holenderski Journal of Medicine opublikował w 2017 roku, że w ciągu 14 dni po szczepionce MMR u pacjenta może się rozwinąć choroba porównywalna do zakażenia wirusem odry typu dzikiego. No zaraz. Jeżeli po szczepionce może się odra rozwinąć, bo nikt nie będzie w stanie tego rozróżnić, to po co szczepić? Jaki sens jest wydawania ilość tam set złotych na to, co nie pomaga? Europejski Komitet stwierdził, że spadek zachorowań o ponad 90% wystąpił przed szczepieniami, przed wprowadzeniem szczepień. Spadek szczepień przeciwko odrze zaowocował spadkiem zachorowań na Odrę. Są to oficjalne dane raportu Światowego Odry, Światowej Organizacji Zdrowia z 2018 roku. To dlaczego w Polsce? O tym nie wiedzą. Dlaczego biuletyny izb pielęgniarskich nie drukują takich rzeczy? Przypomnę, że jeszcze w 1994 roku mogłem takie artykuły umieszczać w biuletynach izb pielęgniarskich. I co się zmieniło od tamtego czasu, że dawniej pielęgniarki mogły się zapoznać z aktualnym stanem wiedzy, a obecnie im nie wolno? Bardzo ciekawe jest stanowisko numer 6 naczelnej rady lekarskiej z 31 sierpnia 2018 roku podpisane przez pana profesora Andrzeja Matyję i Marka Jodłowskiego. No, kto to stanowisko prokorował, kto napisał, tego niestety nie wiemy. Wiemy natomiast, że zarówno pan profesor Matyja, chirurg, nigdy się nie zajmował do tej pory szczepionkami. W związku z tym jego wiedza jest taka, jaka jest. Natomiast, że firmuje coś, co jest zaprzeczeniem aktualnej wiedzy medycznej, no to już jest dziwna sprawa. Możemy to troszeczkę roz... uzasadnić tym, że ostatnio polskie towarzystwa naukowe z nazwy dostawały liczny zasiłek od firm farmaceutycznych. Czyli zwykłe łapówki, bo tak to się nazywa. I to były pieniądze rzędu, czy kwoty rzędu 30 do 150 tysięcy na towarzystwo. Stąd milczenie generalne tych towarzystw w sprawach trucia polskich dzieci. Bo do tego to się sprowadza. Otóż pan profesor Andrzej Matyja, jak powiedziałem, chirurg, który napisał, negatywne stanowisko w stosunku do proponowanych zmian w ustawie o chorobach zakaźnych z 2008 roku, czyli zniesienie przymusu szczepień, niczym nie uzasadnił swojego stanowiska, nie podał żadnych prac medycznych, które by stwierdzały, że stosowanie szczepień spowodowało zmniejszenie zachorowań na daną chorobę i tak dalej. Czyli wyciągnął swoje wnioski, czyli swoje zdanie z sufitu. Podam przykłady konkretne. Już 20 kwietnia 2018 roku Naczelna Rada Lekarska, pismem podpisanym przez pana Hamankiewicza, stwierdziła, że szczepienia są korzystne, obowiązkowe i tak dalej. To jest uchwała numer 118-184. I co się dzieje? Okazuje się, że w wykazie uchwał czy stanowisk Naczelnej Rady Lekarskiej, akurat ta uchwała zniknęła. Są numery wyższe, są numery niższe, a tej nie ma. Nie ma także żadnej um, grupy ekspertów, którzy by to firmowali. Czyli innymi słowy, jest albo nazwijmy to błąd. Czyli takiej uchwały w ogóle nie było, ktoś to stworzył ad hoc, albo jest to kryminalne przestępstwo przeciwko dokumentom. Czyli pan Hamankiewicz podpisał coś, co nie istnieje, nie istniało, a chodziło tylko o doraźne załatwienie sprawy, bo to było tuż przed jego zdjęciem z funkcji. Czyli w tej chwili nie wiemy. Otóż ta, to stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Adwokacji nr 184, łamane przez 17, tak. raz. Lekarskiej, Naczelnej Rady Lekarskiej nr 184, łamane przez 17P z 15 września 2017 roku, nie jest dostępne dla nikogo, bo po prostu zostało usunięte z wykazu pism Naczelnej Rady Lekarskiej. Pan profesor podpisał, projekt ustawy przewiduje likwidację obowiązkowych szczepień, co jest słuszne. Co skutkować będzie wzrostem zachorowań na choroby zakaźne? No i mamy poważny problem z wiedzą pana profesora w tej dziedzinie. Ponieważ takie kraje jak Austria, Anglia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Marta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, a nawet Rumunia i Rosja nie mają obowiązku szczepień. Nie słyszałem w ciągu ostatnich 50 lat, żeby jakimkolwiek z tych krajów wybuchła epidemia. Natomiast wybuchła epidemia odry na Ukrainie, w której było zaszczepionych 99% dzieci. Epidemia 46 tysięcy ponad. Czyli wraz z wzrostem szczepień wzrastają epidemie. W dwa lata później, czyli w 2008 roku, kiedy wyszczepialność spadła do 30% i była najniższa nie tylko w Europie, ale i na całym świecie, zachorowalność spadła do 50 osób. Czyli była zupełnie przypadkowa. Na 45 milionów ludzi 40, 50 osób zachorowało, 50 dzieci zachorowało. To jest pomijalna wielkość. Jak w 2015 stwierdzili bankierzy, że. Takie ogołacanie ich dochodów jest negatywne, i powołali specjalny komitet do szczepień. Okazało się, że wybuchła kolejna epidemia na 12 tysięcy z hakiem, a wyszczepialność wzrosła tylko do 90, chyba 1 czy 3%. Czyli jest ewidentny dowód. Były szczepienia, zachorowalność, Wzrastała do góry i to bardzo znacznie. Zlikwidowano szczepienia, spadła zachorowalność. Wznowiono szczepienia i zachorowalność znowu wzrosła. I pan profesor o tym nie wie. A to przecież jest za granicą, za miedzą, u sąsiadów. Nie trzeba nigdzie jeździć. Proszę pamiętać, że w szczepionce MMR zawartość aluminium przekracza 1700% dopuszczalną dawkę. Proszę pamiętać, że w szczepionce przeciwko grypie dawka rtęci i aluminium razem wielokrotnie przekracza dopuszczalną dawkę dla dzieci, a oni twierdzą, że można szczepić kobiety w ciąży, kiedy masa płodu jest zupełnie nieznana. Pan profesor stwierdza, według aktualnej wiedzy medycznej nie ma bardziej skutecznej ochrony przed chorobami zakaźnymi niż szczepienia. Zaraz, jakiej wiedzy ochronnej? No, widać wyraźnie, że kończył swoją informację na temat szczepień i epidemiologii przed, z podręczników przed co najmniej 40-50 laty. Dlatego, że obecnie wiadomo, że o wiele tańsze i skuteczniejsze jest podawanie witaminy D. Wystarczy podać odpowiednią dawkę witaminy D 30 chorym, żeby zapobiec jednemu zakażeniu, a w cudzysłowie możliwość zapobieżenia zapaleniu wirusowemu Trzeba zaszczepić około 100 osób. To jest znacznie droższe. Proszę pamiętać, że do lat 70. podawanie witaminy D dzieciom było obowiązkowe w szkołach. Czy pan profesor słyszał o tym, żeby oś ziemi w stosunku do słońca w ciągu ostatnich lat uległa zmianie, że już nie potrzebujemy substytuowania witaminy D? Bo ja nie znam takich prac. Jeżeli nie, to dlaczego w. W biuletynach lekarskich nie zwraca się uwagi na to, że skonstruowany czas pobytu człowieka pod dachem praktycznie uniemożliwia nabór witaminy D w naturalny sposób. O 8 rano, czy 7 idziemy do pracy, wracamy o 16 czy 18, w związku z tym nie mamy żadnych możliwości uzupełnienia witaminy D, które jak już podałem, trzykrotnie lepiej działa Zapobieganiu chorób wirusowych niż szczepienia jest wielokrotnie tańsza. Zupełnie infantylne jest stwierdzenie, że zniesienie przymusu szczepień jest sprzeczne z treścią artykułu 68 Konstytucji. Wręcz przeciwnie. Sejm dysponuje opiniami prawnymi, że projekt ustawy nie wpływa w żaden sposób negatywnie czy przeciwko polskim przepisom, jakże, także unijnym. Jak już wymieniłem, Ponad 20 kilka państw nie ma przymusu szczepień i żadnej epidemii tam nie ma. To gdzie pan profesor się uchował, że o tym nie wie? Poza tym dysponujemy orzeczeniami sądów państw Unii Europejskiej. I tak sąd w Mediolanie w sprawie 14276 ustalił związek przyczynowy pomiędzy szczepieniem a autyzmem. A pan profesor o tym nie wie. Raport firmy produkującej szczepionkę GSK, 1270 stronicowy, podaje to samo, że jest związek i może wystąpić powikłanie w postaci autyzmu. A biuletyn Izby Lekarskiej, kontrolowanej przez pana profesora, nic o tym nie wspomina. Wyrok sądu z 15 marca 2012 roku w sprawie 24 429 także podaje, że obowiązek szczepień jako przymusowe świadectwo zdrowotne oznaczają ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego, co gwarantuje parag... artykuł 8, paragraf 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. No to zaraz, jakie prawo reprezentuje prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej? Jeżeli trybunał mówi wyraźnie, że to jest ingerencja, to Jaką interpretację i przez kogo napisaną zastosował pan profesor Matyja? Przecież widać wyraźnie, że człowiek zupełnie nie orientuje się w temacie i realizuje coś, co możemy jasno potwierdzić, bo cały czas te towarzystwa pediatryczne, jak i izby lekarskie otrzymują dofinansowanie z firm produkujących szczepionki. Po roku 90 zlikwidowano wszystkie polskie czasopisma medyczne. Było 2000 tytułów w nakładzie 10 milionów. W tej chwili nie mamy żadnego. Wszystkie zostały przyjęte przez koncerny zachodnie. Jak to się stało, że pomimo opłat wnoszonych przez yy, członków stowarzyszenia, najważniejsza rzecz, czyli prawdziwość informacji została przekazana w OPC ręce jako. Yy, biuletyny reklamowe. Nie odbyło się to na żadnym zebraniu walnym, nie było żadnych na to, żadnych, żadnego referendum, a po cichu załatwiano. Na jakiej podstawie? Jeszcze się jeden, jedna sprawa bardzo istotna. Otóż izby lekarskie, zarówno jak i izby prawnicze zostały powołane do organizacji życia danej grupy a nie do kontroli naukowej. Nie ma także żadnego przepisu, ani w kodeksach, ani w rozporządzeniach sejmowych, które by mówiły, że jakiekolwiek prezydium, jakiekolwiek izby ma uprawnienia kontrolowania wypowiedzi jej członków. Proszę zauważyć, że w ten sposób bylibyśmy jeszcze wciąż w epoce kamienia łupanego. No bo jeżeli już mamy ten kamień, to po co wymyślać coś innego? O tym, że obecne prezydium nie ma większego pojęcia o epidemiologii, świadczą dane statystyczne. Największe epidemie występowały w krajach o najwyższej wyszczepialności. W krajach, w których nie stosowano szczepień, nie było epidemii. Jest mapa CRC podana przed dwoma chyba laty, która pokazuje, że epidemie są tylko na tych terenach, gdzie jest. Że jest gdzie są stosowane masowo szczepienia. W krajach, których nie ma przymusu szczepień, na przykład na Syberii, przez ostatnie 200 lat nie, nie słyszał żadnej epidemii. No to jak można tak mieszać ludziom w głowie? Paragraf czwarty i chyba szósty Kodeksu Etyki Lekarskiej mówi wyraźnie, że lekarz ma prawo stosować taką metodę, która w danym przypadku danego chorego odniesie największy sukces. To jak to skorelować z procedurami, które są przymusowe? Przecież każdy po szkole podstawowej wie, że z punktu A do punktu B można dojechać najkrótszą drogą, najciekawszą, najbardziej interesującą, itd. A tutaj się traktuje pacjentów jako bydło i wszyscy muszą dostać to samo, bo tak wymyślił jakiś tam urzędnik, którego nazwiska nigdy się nie podaje do publicznej wiadomości. Jest to tylko i wyłącznie możliwe w kraju, o którym pan premier Morawiecki powiedział wyraźnie: jesteśmy własnością kogoś innego, kogoś z Zachodu i realizujemy politykę podatkową, która przynosi zysk tamtemu y, osobnikowi czy instytucji.